Wielkie brawa. Dziękuję. Mam nadzieję, że będzie służył, jestem przekonany. Szanowni Państwo, kilka jeszcze słów o takiej bardzo pożytecznej akcji. Udało nam się wspólnie zakupić właśnie takie domki dla pszczół, dla owadów, które w liczbie kilkunastu, kilkudziesięciu przekażemy tutaj dla ogródków działkowych. Można te domki montować na drzewach, na altankach, po to, żeby były owady, pszczoły, ponieważ to jest samo dobro dla tutaj wszystkich, całej fauny i flory tych ogródków. Także symbolicznie tutaj przekazuję też na Pana ręce właśnie te domki z prośbą o zaopiekowanie się, o to, żeby w dobre ręce, jestem przekonany, ale też właśnie, żeby było jeszcze więcej pożytecznych istot tutaj na tych działkach. No i oczywiście później to będzie już procentowało wspaniałymi ogórkami, pomidorami i tym wszystkim, co pochodzi z Państwa pracy. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wspaniała atmosfera, bardzo jest miło i oczywiście nie byłoby tej zabawy, gdyby nie Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję, nowemu zarządowi, panu prezesowi za tą aktywność, że potrafił zgromadzić Państwa tutaj przy tych stołach, że nie brakuje jedzenia, że jest miło. Wystarczy popatrzeć na pana prezesa, już się miło robi, także ja poproszę o wielkie brawa dla całego zarządu tutaj, dla Państwa, dla kucharzy. To naprawdę dla nas wielki zaszczyt, że potraficie się zgromadzić i cieszyć sobą wzajemnie, a my zawsze będziemy Państwa wspierać. Bardzo jeszcze raz dziękuję. Pan prezes, jeśli można, parę słów podziękowania za wybór, to po pierwsze. I dziękuję bardzo swoim wszystkim pracownikom, którzy włożyli dużo serca, żeby pomóc w organizacji tej dzisiejszej imprezy. Dziękuję bardzo. A teraz już zapraszamy za chwilę wszystkich po wręczeniu, po tej części oficjalnej, zapraszamy wszystkich do tańca. Jeśli można, jeszcze parę słów. Proszę Państwa, jeszcze 3 lata temu tu na tym miejscu było zwykłe ściernisko. Na środku stała mała drewniana budka. Stała tylko dlatego, że nie wiedziała, w którą stronę się ma przewrócić. Ale zebrało się kilku takich dzielnych panów, szczególnie jeden z nas jest tutaj i powiedział, że tak być nie może. W ciągu tych 3 lat powstało to oto cacko według projektu kolegi tu Tadeusza. Od początku do końca za wszystko odpowiadał i wszystko, co jest tutaj, to jest jego zasługa, proszę Państwa. To oczywiście nie robił tego bez pomocy. Bardzo dziękujemy, bo to trzeba wiedzieć o tym. Proszę Państwa, każda budowa jest prostsza. Tutaj wszystko woziliśmy nad rzekę i stamtąd ręcznie przewożone albo przenoszone na taczkach było tu na miejsce budowy. Tego typu obiekty trudno powstają, ale już teraz możemy sobie przyjść, nie kłócąc się z własnymi żonami, obejrzeć sobie mecz spokojnie tu, na tej sali. Mamy telewizor. Zachęcamy wszystkich Państwa, żebyście weszli, choć na chwilę, zobaczyli, jak wygląda wnętrze tego obiektu. Tak, działkowcy zadowoleni? Oczywiście, że tak. Pełny. Jak widać na, za załączonym obrazku. Bardzo miło.
pogodnie i w miłym towarzystwie, przy troszkowym, przy niskim procencie i przy wspaniałym ogóreczku. Tak, wszystko smakuje, dziękuję. No, dziękujemy bardzo, fajnie jest, fajnie, miło bardzo, dziękuję. Bardzo fajnie, no, sam burmistrz widać po zadowoleniu, a my jesteśmy zachwyceni, pogoda trafiona, wszystko. Często odbywają się takie pikniki? Oj tak, no bardzo często, ale to większość w klubie się odbywa, tam zabawy, tamtego, ale takie na wolnym powietrzu to...